Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie z Wrocławskiego Domu Literatury, a konkretnie z klubu Proza, gdzie dzisiaj wydarzenie najwspanialsze, jakie miłośnicy literatury mogą sobie wyobrazić. Będziemy rozmawiać z Olgą Tokarczuk, laureatką Nagrody Nobla, z okazji jej najnowszej książki, pierwszej książki po otrzymaniu Nagrody Nobla. Witaj, Olgo. Dzień dobry wszystkim, cześć. To też jest okazja, bo jest rocznica dzisiaj. Dzisiaj jest 10. Rok temu byliśmy w Sztokholmie. Na rynku we Wrocławiu było mnóstwo kramów, był targ. Ten jarmark bożonarodzeniowy, stały jakieś telebimy, było mnóstwo ludzi, gwar. To samo było w Sztokholmie i dzisiaj, jak się porówna te dwa dni, to niestety one, kurczę, są przygnębiające. To porównanie jest przygnębiające, także ja bym cię prosiła, żebyś powiedział coś śmiesznego albo żebyśmy jakoś zaczęli z przytupem, żeby się pozbyć tego przygnębienia. Zaczniemy, ale ja ci powiem od razu, że jest w tym okropnym czasie coś fantastycznego, bo gdyby to spotkanie odbywało się w przestrzeni rzeczywistej, to mielibyśmy kilkaset osób, no może tysiąc, może dwa, a myślę, że ogląda nas może nawet kilkadziesiąt tysięcy. To urządzenie jest dość demokratyczne, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w takich wydarzeniach jak to. Ale oczywiście, że powiem coś zabawnego zaraz na początku. Powiem Państwu jeszcze inną dobrą wiadomość. Otóż Olga zdecydowała się podpisać 500 egzemplarzy. 500 egzemplarzy podpisałaś? Podpisałam już. 500 egzemplarzy książki konkretnej, czyli czułego narratora, który nas tutaj dzisiaj poza rocznicą zebrał, przyciągnął Państwa przed ekrany, a nas tu w klubie. I te książki są w wydawnictwie literackim. Jeśli Państwo chcieliby je nabyć, to trzeba się spieszyć, czas start, można dostać książkę z autografem. Olga, czekaliśmy na tę książkę z dzikim łakomstwem i straszną chęcią. Ja Ci zaraz pokażę, jak bardzo. Popatrz. Z jakim głodem czekaliśmy na twoją książkę. Popatrz. Państwo widzą, jak ona wygląda. Padły. Zgadnij, co się stało z tą książką. Myślę, co się przydarzyło twojej książce? Może było tak, że się jakaś istota nieludzka dorwała do czytania. Ludzie też robią okropne rzeczy z książkami, ale masz rację. Słuchaj, to był pies. Pies. Kurier przyniósł książkę do mnie, ale mnie nie było w domu, w związku z tym zostawił u sąsiada. Więc ja poszedłem do sąsiada odebrać paczkę, a on tak patrzy na mnie z taką skonfundowaną miną i mówi: mam dla pana dobrą wiadomość i złą wiadomość. Dobra jest taka, że paczka jest, a zła jest taka, że pies otworzył ją pierwszy. Wiesz co? I od razu zaczęliśmy kpić na temat polskiego czytelnictwa i czy przypadkiem zwierzęta nie powinny nas wspomóc w czytaniu. Ale w świetle tego, co piszesz o czytaniu, a muszę Państwu powiedzieć, że rozdziały poświęcone czytaniu, zwłaszcza ten palec w soli, gdzie opowiadasz swoją prywatną historię czytania, która jest fascynująca, frapująca, będę Cię o to zagadywał dzisiaj jeszcze parę razy. Ale Ty jako czytelniczka w tym tomie przejawiasz się na wiele sposobów i właściwie twierdzisz, że czytanie jest wyłącznie ludzkie. To znaczy, jeśli myślimy o rozmaitych formach porozumienia ze światem nieludzkim, to raczej to nie są czytelnicy. Może w przyszłości. Dlaczego czytanie jest tak fundamentalnie związane z człowiekiem? Jest arcyludzkie. Arcyludzkie, tak. Wiesz co, myślę, że to jest jakiś proces ewolucyjny, biologiczny, który sprawił, że ludzkie mózgi przystosowały się do bardzo detalicznego czytania znaków, które zostawia inna istota. Pewnie to się wzięło z tropienia jakiegoś, rozpoznawania, kto tędy pierwszy szedł, kto co przeżył po drodze. I kiedy człowiek wypracował bardzo, udoskonalił ten rodzaj znaków, zamienił je w pismo, wtedy stał się posiadaczem niezwykle mocnego narzędzia do przekazywania nie tylko swoich myśli i informacji o świecie, ale przede wszystkim swojego doświadczenia. I w tym momencie, kiedy te znaki przeszły z informowania o tym, gdzie jest coś dobrego do jedzenia, gdzie jest woda, a gdzie jest niebezpieczeństwo, do przekazywania całości ludzkiego doświadczenia, to w tym momencie pojawiła się literatura. Tak sobie myślę.
Czyli literatura jest czymś, tak próbuję w tych esejach to powiedzieć, raz mi wychodzi lepiej, raz gorzej. Próbuję powiedzieć, że literatura nie jest jakimś wymysłem burżuazyjnego społeczeństwa, które wymyśliło sobie powieść w XIX wieku. Tylko literatura jest zdobyczą ewolucyjną gatunku człowieka. I polega na tym, że przekazuje najgłębsze indywidualne doświadczenie jednej istoty drugiej istocie. No, leż miód na moje serce, bo dokładnie to samo przy twoim, zresztą przy twojej pomocy, przy pomocy twoich książek próbuję studentom opowiedzieć, że literatura to nie są tylko książki, tylko to jest pewien rodzaj używania języka w takiej funkcji, o której mówisz. Ale wiesz, myślę sobie o takich dziwnych aspektach rzeczywistości, która powstaje w czytającym człowieku i z czytającym społeczeństwem. No popatrz, oboje kochamy lalkę. Moglibyśmy się tu kłócić, kto bardziej, ale pewnie to jest miłość, która nas łączy. Otóż ja wiem więcej o Wokulskim niż o jakimkolwiek sąsiedzie z mojego bloku. No właśnie, to jest ten fenomen. Wiesz, fenomen, ale czy to nie jest jakieś niedobre? Czy ja nie powinienem bardziej zainteresować się tym, co kocha mój sąsiad, czego się boi, wiesz, co myśli? A ja wiem o fikcyjnej postaci, w co się ubiera, jakie miał dzieciństwo, kogo nie lubi, z kim sypia, co pije, wiesz. Jaka jest korzyść, twoim zdaniem, ewolucyjna, jeśli postawimy taką tezę, z tego zainteresowania, z tego powoływania do życia bytów fikcyjnych i obdarzania ich czułością, miłością, zainteresowaniem daleko większym niż żywych ludzi? No myślę, że to tłumaczy to pojęcie kraina metaksy, które wymyśliłam i które próbuję wytłumaczyć cały ten świat naszych wyobrażeń i mitologii, baśni, tego wszystkiego, co tworzymy w imaginacji i co potem jakoś zostaje między nami, co tworzy kulturę. I w tej krainie metaksy żyją właśnie postacie literackie, które są pewnie, tak jak cała kraina metaksy, jakimś jakby przestrzenią pośredniczącą między nami. Oczywiście ty mógłbyś poprosić tego sąsiada grzecznie i żeby ten sąsiad napisał na przykład swoją autobiografię, albo opisał swoją miłość wielką, albo największe rozczarowanie swojego życia i wtedy wszedłbyś z nim w ten kontakt. I to jest ciekawe, że ludzie czytając swoje teksty, czytając swoje listy, czy w ogóle to, co jesteśmy w stanie zamienić w znaki i posłać drugiemu człowiekowi, bardzo często są w stanie wejść ze sobą w bliższą relację niż w realnym życiu. Może wykluczywszy miłość tylko, ale też nie wiem. I to jest jakaś tajemnica, której należałoby się przyjrzeć z punktu widzenia socjologicznego, kulturowego, ale przede wszystkim psychologicznego chyba. Wiesz co, masz rację, żaden z sąsiadów by mi nie udzielił takich intymnych informacji. Mm-hmm. A jednak literatura podprowadza nas tak blisko doświadczenia jednostkowego, o którym mówisz, które jest niesystematyczne, niesocjologiczne, jest wyznaniem w jakimś sensie, że to byłoby niemożliwe. Masz rację. Powiedzmy państwu, że kraina metaksy, ja przepraszam, zapomniałem wtedy, czytając ten esej, że nie napiszesz opowieści o słynnym greckim alkoholu, ale uczciwie poinformowałeś czytelnika od razu na początku, że etymologia tego słowa prowadzi nas do znaczeń takiego sposobu bycia, takiego myślenia, które rozciąga się pomiędzy, buduje mosty, prawda, połączenia, linkuje rozmaite aspekty rzeczywistości. A więc metaksa to być pomiędzy. Mój ukochany esej z tego tomu, jeszcze porozmawiamy o nim, bo to, co w nim piszesz, jest moim zdaniem fenomenalne. A ja chciałem wrócić do twoich początków, mianowicie do tego, co zrobiło z ciebie czytelniczkę i co zrobiło z ciebie pisarkę. Mianowicie, czy czytanie zrobiło z ciebie pisarkę? Bo wiesz, jest taki zabobon wśród młodych pisarzy, o których też piszesz fascynująco w tej książce. Proszę państwa, wymienianie powodów, dla których pisarze młodzi piszą, to jest jeden z najbardziej komicznych, takich trochę farsowych fragmentów eseju, w którym Olga wspomina swoje spotkania z młodymi pisarzami, warsztaty. Potem udziela swojej własnej odpowiedzi na to, dlaczego pisze i jakie mogą być powody pisania. Ale jest taki zabobon wśród młodych pisarzy, żeby nie czytać za dużo, bo to zepsuje oryginalność ich stylu. No więc ty jesteś zaprzeczeniem tego, ponieważ byłeś zwierzęciem książkowym od momentu, kiedy zaczęłaś chodzić, a właściwie już pełzałaś i czytałaś. Mhm. Ale ja rozumiem ten lęk młodych pisarzy. Sama to miałam. Ale to dotyczyło tylko momentu, kiedy się już jest w procesie pisania.
Czyli wtedy, kiedy umysł pracuje, zaczyna tworzyć swoją frazę i swój sposób jakby funkcjonowania, więc wtedy wdarcie się jakiegoś Zebalda albo jakiegoś Kundery albo kogokolwiek po prostu niszczy ten kruchy porządek umysłowy. Więc tak, w momencie pisania tak, ale nie wyobrażam sobie, że można pisać nie znając, nie czytając, nie znając literatury. Czasami jakoś próbowałam to wyrazić w jakichś takich liczbowych stosunkach. Oczywiście strzelam, ale wydaje mi się, że na każdą napisaną stronę tekstu powinno przypadać 10 tysięcy stron przeczytanych. To są takie proporcje, ponieważ pisanie no jest, jak to kiedyś mówił, buddyści mówili, że najlepszym sposobem uczenia się strzelania z łuku jest po prostu strzelanie z łuku. Więc najlepszym sposobem uczenia się pisania jest po prostu czytanie innych książek i przede wszystkim wejście w pewien taki tryb, bo to jest tryb patrzenia na świat z punktu widzenia literackiego, patrzenia poprzez narratorów, poprzez czas, który funkcjonuje w opowiadaniu, punkty widzenia. To wszystko nie może być niewinne, to nie może być po prostu spontaniczne. To jest no, wielka umiejętność, ogromna kraina pewnego porządku, do którego się podczepiamy wtedy, kiedy podejmujemy decyzję o opisaniu. Słuchaj, czy czytanie jest systematyczne, czy też to jest taki rodzaj, wiesz, takiego przechadzania się po łące? Jak patrzę na ciebie dziecięcą i młodzieńczą, sportretowaną przez samą siebie jako czytelniczkę, to mam wrażenie, że ty się wałęsasz gdzie chcesz. To znaczy, nie jesteś czytelnikiem pod tytułem przyszedł ojciec, a mógłby przyjść, bo był bibliotekarzem, więc wiedział, co należy przeczytać i dał się na przykład to, co jest 100 książek dziecko, które przed 15 rokiem życia, przed 15, u ciebie by to było przed końcem wakacji. Przed końcem wakacji musisz przeczytać. Czy ktoś ci kazał coś czytać kiedyś? Nie, nigdy. No właśnie, więc może to na tym polega też, że tak łatwo możemy wystraszyć nasze dzieci, każąc im coś czytać. Ja się strasznie martwię, bo wiem o tym też, że nie wszyscy ludzie mają taki pęd do czytania i że to uczciwie mówiąc, trzeba by się temu przyjrzeć jakoś bliżej od strony psychologicznej. Myślę, że może być na przykład to ucieczkowe też. Takie właśnie eskapistyczne, że świat jest tak nudny, tak beznadziejny, albo tak groźny, tak smutny, że uciekamy w to czytanie. I jednak pozwolić dziecku wybierać samemu sobie, przez samemu swoje lektury i podążać i tylko być jak jakiś taki właśnie, jak taka muza albo taki anioł, który gdzieś zostawi przez przypadek książkę, która według niego mogłaby pomóc rozwinąć te wszystkie umiejętności czytelnictwa. No to taki idealny bibliotekarz, prawda, który nie każe, tylko podsuwa dziecku. Ale myślę też, że w tej psychologii czytelnictwa są etapy pewne, które są podobne u dzieci. Potem się na chwilę rozchodzą dziewczynki i chłopcy, żeby się potem zejść znowu w tę samą lekturę. No, to jest fascynujący proces, który pewnie też wpływa i buduje po prostu strukturę naszego mózgu. I to, co pisałam w którymś z esejów, że wydaje mi się, że jest tak, że jak się człowiek nie nauczy czytać i nie złapie tego trybu czytania w pewnym określonym rozwojowym wieku, tak samo jak jest z mową w ogóle, z językiem, to potem nawet jeżeli zostanie profesorem, albo nawet jeżeli zostanie krytykiem literackim, to i tak nie będzie wiedział, o co z tym wszystkim chodzi. To jest bardzo bezwzględny akapit w tej książce. Ze strachem go czytałem, potem przypomniałem sobie, że jednak miałem swoją przygodę głodu czytania mniej więcej w tym samym czasie, w którym czytała Olga. I ostatni wątek poświęcony czytaniu, choć oczywiście o tym moglibyśmy pewnie, zwłaszcza ze mną, rozmawiać cały wieczór. Jest tam melancholia w tych esejach dotycząca przyszłości czytania jako sztuki, ponieważ czytanie, jak wiemy, nie jest wyłącznie reprodukcją znaków, tylko jest umiejętnością widzenia tego, co nie jest napisane, co jest między znakami, a do czego potrzebujemy wyobraźni. I ty sama mówisz, że potrzeba nam najpierw tego łakomego, tego głodu, tej fazy pochłaniania, żeby potem zacząć zastanawiać się, co się z nami dzieje podczas czytania, bo ten proces jest chyba najciekawszy. Czy ty rzeczywiście myślisz, że ludzie przestaną czytać? Jacek Dukaj ostatnio po piśmie powiedział, że będziemy sobie już tylko transferować wrażenia, transferować przeżycia.
prawda? Trochę tak, jak się dzielimy obrazkami, wobec czego jesteś dość sceptyczna także w tej książce, tej nowej praktyce kulturowej, która zamienia czytanie i rozmawianie na transfer obrazów i przeżyć. Czy masz takie poczucie melancholijne, czy wręcz katastroficzne, że zmierzch czytania gdzieś nam majaczy? Myślę, że tak, że majaczy bardzo wyraźnie i z każdym pokoleniem to będzie bardziej oczywiste, chyba że wydarzy się jakaś katastrofa, która zlikwiduje nośniki elektroniczne i nie będzie można wejść już do gry, tak jak się dzisiaj łatwo w to wchodzi. No ewidentnie tekst się wycofuje, wchodzi w to obraz i to, co dzieci dzisiaj czy ludzie przeżywają grając w gry, tam, gdzie jest nawet dużo tekstu. Czy to jest jeszcze czytanie, czy to jest już nie czytanie, tylko co? Uczestniczenie w jakiejś opowieści, prawda? Ja bym instynktownie czuję, że byłabym za tym, żeby definiować czytanie nadal jako czytanie, nawet jeżeli to nie jest odczytywanie słów z języka. Czyli żeby czytanie potraktować także opowieści oralne 2000 lat temu, że to też był rodzaj literatury, wtedy, kiedy ludzie siedzieli przy tam ogniu i sobie coś tam opowiadali. I że ta literatura, którą znam, jest jednym z etapów tego procesu dzielenia się doświadczeniem. I że teraz za chwilę będzie, tekst się wycofa, pojawią się obrazy, znaki, czyli przejdzie to do jakby innego etapu. Ale wtedy będziemy dalej to nazywali czytaniem, ponieważ funkcja, podstawowa funkcja tego procesu będzie ta sama, czyli dzielenie się opowieścią, dzielenie się doświadczeniem jednostek, które się komunikują po to, żeby przekazać sobie swoje głębokie, ludzkie doświadczenie. Czyli wiesz, teraz mi to przyszło do głowy, że należałoby zachować, rozszerzyć definicję literatury i zachować pewną ciągłość, zdefiniować ją na nowo. To ja jestem bardziej optymistyczny, wbrew pozorom, choć pracuję w uniwersytecie, więc powinienem stracić wszystkie złudzenia, ale mnie się wydaje, że po pierwsze znowu słuchamy, czyli wszystkie podcasty, audiobooki, wiesz, przywróciły nas do tych archaicznych form komunikacji i bardzo dużo piszemy za sprawą różnych komunikatorów. Ja nie wiem, co z tego wynika, wiesz, w jaki sposób nasz gatunek znowu posiadł jakieś umiejętności albo je rewitalizował, ale zostawmy to, bo chciałem wrócić do twojego pisania i zapytać, o czym miały być czarownice? To ta książeczka, którą zaczęłam pisać i nigdy nie skończyłam. Myślę, że to miała być po prostu powieść pełna przygód i niesamowitości, tak jak się tam przedstawiała. I właściwie uważam, że to jest dobry pomysł, że gdybym miała czas i chęci, to bym mogła to pociągnąć i to jest w ogóle fajna książka dla dzieci, mogłaby być. Chociaż z perspektywy czasu dzisiaj już nie wydaje się taka oryginalna, jak była tam w 70 którymś roku. Ale pomysł był świetny. Ile napisałaś? Nie wyszłam chyba poza to. Przedstawiłam postaci, czyli taki wstęp zrobiłam. Już się miała akcja zawiązać i wtedy chyba... Co się stało? Wydoroślałam, wyszłam z tego, przestało mnie to interesować. Zostało coś z tego? Masz notatki? Tak, tak, mam notatki, mam rysunki też swoje do tego, bo to ilustrowałam, żeby sobie pomóc, żeby wspomóc wyobraźnię. No więc tak, ja myślę, że powinnaś do tego wrócić. Jest czas zdecydowanie, słuchaj, na czarownicę. Ale pytam cię o powody pisania, bo te czarownice wyłoniły się z tego ogromu lektur, które wypełniały ci głowę. Natomiast w tej książce, replikując trochę swoim młodym rozmówcom, młodym pisarzom, z którymi rozmawiasz z różnych stron świata, przypominasz tekst Orwella, dlaczego piszę, a potem komentujesz to ze swojej perspektywy. I o to cię chciałem zapytać, jaki jest powód pisania książki, nad którą w tej chwili pracujesz? Orwell tam wymienia, popraw mnie, jeśli coś zmyślę, cztery powody, prawda? Pierwszy to jest entuzjazm estetyczny, chcę skonstruować coś w języku. Drugi to jest impuls, który on nazywa, znaczy ty to nazywasz za nim, takim imperatywem sprawiedliwości historycznej. Opowiedzieć, coś się wydarzyło ważnego, to ja to teraz opowiem. Potem jest impuls polityczny i ostatni, bardzo mi się podoba, egoizm. Z jakiego powodu piszesz teraz książkę? Chyba z piątego powodu, który bym nazwała wampirycznym albo syndromem dawcy krwi. Polega to na tym, że ja niespecjalnie, po pierwsze, nic innego
nie umiem robić niż pisanie, a trzeba jakąś pracę wykonywać w życiu, więc moją pracą jest pisanie. I w moim przypadku wiąże się to z pewnym właśnie takim procesem jakby organicznym. Mianowicie kiedyś rozmawiałam z dawcą krwi, który regularnie jeździł i tam oddawał krew, dostawał czekoladę za to i zwolnienie z pracy. I on mówił, że jego organizm się przyzwyczaił do tego oddawania krwi, także jak nie odda w odpowiednim terminie krwi, to go roznosi. Ciśnienie mu wzrasta, jest wściekły, jest nieswój, kłóci się i w ogóle nie może żyć, więc jedzie grzecznie do tej stacji krwiodawstwa i oddaje swoją krew. Myślę, że mi się coś takiego przydarzyło, że kiedy nie piszę, czuję niepokój. Coś jest, mam wrażenie też, że, mi, że te rzeczy, które umykają, że one, że tracę je bezpowrotnie i że one jakiś, dokonuje jakiegoś przestępstwa wobec świata, nie zapisując tego, nie próbując syntetyzować i nadać im jakiegoś sensu. I że w jakim sensie popełniam grzech, jeżeli coś takiego istnieje. I na dodatek się źle z tym czuję. Czuję się taka właśnie, jakby mi ciśnienie wzrosło, więc naprawdę czuję się zmuszona do tego, żeby się wziąć za jakąś robotę. Słuchaj, to jest odwrotność wampiryzmu, ta alegoria z krwią, mhm. prawda? Bo ty jakby wydalasz krew, boisz się, że pęknie coś. Zresztą tak, pamiętam tak. twój katalog, o którym piszesz, który się nazywa Porfiria, w którym czai się pomysł na kolejną książkę, taką parawampiryczną czy neowampiryczną. Sporo tych pomysłów. Słuchaj, pytam o to dlatego, że jednym z najbardziej fascynujących wątków w tej książce, ja myślałem, że one będą trochę inne. Mam na myśli wykłady, które wygłosiłaś na Uniwersytecie Łódzkim. Myślałem, że to będą takie typowe literaturoznawcze wykłady, wiesz. Oczywiście lepiej wypowiedziane niż my to robimy, a tymczasem to są fascynujące opowieści o, nawet nie o kuchni literackiej, tylko o, to są genezyjskie opowieści w gruncie rzeczy, o tym, jak powstają w tobie postacie, jak powstaje narrator. Te studia o narratorze to jest, ja wiem, filozofia narratora, tak bym to nazwał, która jest fenomenalna, która jest komplementarna do tych wszystkich studiów o narratologii, których my się uczymy, a potem męczymy studentów. To jest znakomite. Mam nadzieję, że będziemy mieć chwilę, żeby jeszcze o tym powiedzieć. Ale myśląc o tym, co opowiedziałaś, przede wszystkim o tym, jak narodziła się Duszejko, jedna z twoich najwspanialszych postaci, myślę, a może w ogóle najwspanialsza. Zresztą nie ma się co licytować, każdy z nas, z twoich czytelników ma pewnie swoją. To mówisz, że to jest postać, która jest zbudowana na gniewie, między innymi. Chciałem cię zapytać, czy pisałaś kiedyś z gniewu? Czy gniew jest dobrym źródłem energii twórczej dla pisarza? Wiesz co, no, jest to jedna z potężniejszych ludzkich emocji. To jest emocja, która zmienia świat, która daje napęd rewolucjom, która potrafi wysadzać w powietrze, zmieniać rządy, obalać państwa. No, ta emocja, do której człowiek ma dostęp, zwana gniewem, jest ewidentnie emocją niezwykle twórczą. Oprócz tego, że też potrafi niszczyć, jako to jest jakby koszt tego wszystkiego. Więc cóż, dopiero ta sama emocja zaprzęgnięta zaledwie do napisania, wiesz, 200 stron tekstu, jakiejś historii. Myślę, że oczywiście, że tak. Tylko to też gniewem nie można, nie można samemu sobie zagniewać się, żeby napisać książkę, prawda? To musi najść, to jest właśnie taki gniew Boży, coś, co przychodzi niczym jakiś demon albo anioł z zewnątrz i cię naznacza i ty wtedy działasz, tak jak było z bohaterką, z Duszejko. Ale chyba bym powiedziała, że emocje są dobrą motywacją do pisania, nawet jeżeli ich potem, jeżeli się nie zajmujemy nimi bezpośrednio w tekście, a jeżeli chodzi o moment narodzenia się pomysłu, wyłonienia się pewnej rzeczywistości, która domaga się opisania, na pewno emocje grają tutaj bardzo dużą rolę. I te moje eseje, te wykłady były pisane z taką myślą, że jedynym językiem, jaki ja mam, takim językiem refleksyjnym, dyskursywnym, który mam, to jest jednak język psychologii. Jak idziemy na studia, kiedy mamy po 18 lat i jesteśmy tak trochę taką białą, czystą kartą, to najczęściej jest tak, jeżeli te studia są dobrze
przeprowadzone, jeżeli mamy dobrych nauczycieli, to one jakby formatują nas w sensie, dają nam pewną siatkę pojęć, narzędzia do rozumienia świata. I w moim przypadku to była psychologia. Do tej pory najlepiej się w tym czuję i mam takie naturalne skłonności, że kiedy chcę coś zrozumieć, chcę pojąć jakieś szersze zjawisko, to nie sięgam do polityki czy do socjologii, tylko sięgam do psychologii. Tak już mam. I ponieważ sama się sobie dziwiłam, jak to się dzieje, ten proces we mnie zachodzi, powtarza się po raz kolejny, no to użyłam tego narzędzia, które jest mi najbliższe, mianowicie psychologii, doprowadziło mnie do takiego czegoś, co już trochę zostało dzisiaj, no może nie ośmieszone, ale nie jest takim czymś popularnym, mianowicie autorefleksją, prawda, taką introspekcją. To jest jedyne narzędzie, którego mogę użyć. Pięknie tam piszesz o Freudzie, słuchaj, to mnie, nie wiem dlaczego ja zrobiłem z ciebie jungistkę tak w takim popularnym rozumieniu, co nie znaczy, że z Jungiem się rozstałaś, ale wydawało mi się, że jesteś w tej partii jungowskiej, bo jak wiemy, ale tam, wiesz, w esejach Junga jest mniej, natomiast piszesz pięknie o Freudzie jako powieściopisarzu, dywersyfikujesz tą jego trójcę umysłu, dorzucając do niego narratora, co mi się szalenie podoba. Ale wrócę jeszcze do tego gniewu jako impulsu do pisania, ale także jako czegoś, co jest opowiedziane. Ty się trochę w tych esejach gniewasz. Na świat, na polityków, ale wiesz co, gniewasz się też na nas. I to mówię o tobie i o mnie, ale nie osobiście, tylko pokoleniowo. Mam wrażenie, że ty nie za bardzo lubisz nasze pokolenie. Znaczy, nasze pokolenie w pewnym jego wymiarze oczywiście, który najbardziej jest ekspansywny, najbardziej widoczny w turystyce i konsumpcjonizmie. Mhm. Tam jest sporo wątków w tych esejach, które są taką anatemą na nasz rozbuchany, taką rozbuchaną zachłanność kupowania, podróżowania, kupowania fantów, rzeczy, przemieszczania się po świecie. I ja dopraszam się wybaczenia dla naszego pokolenia. Powiem ci dlaczego. To znaczy czułości. Użyję twojej własnej broni. Dlatego, że my jesteśmy pokoleniem, które żyło na głodzie. No tak. Strasznym, prawda? Na głodzie wolności i głodzie rzeczy. I czy nie powinno nam być trochę wybaczone? Tak, ja jestem tego świadoma i sama taka jestem. Ale to gdzieś też jest w tych esejach się pojawia. Dla mnie to było fajne uświadomić sobie, że myśmy wychowywani byli, formatowani byliśmy do... My jesteśmy takim pokoleniem tak. Pojadę jeszcze do Tajlandii, a potem jak wrócę, to jeszcze do Tunezji, a jeszcze to zrobię, a jeszcze będę skakała na lotni, a jeszcze zrobię kurs taki, a jeszcze kupię to, a jeszcze kupię tamto i to mi się przyda i tamto. I jesteśmy takim pokoleniem tak, jesteśmy zachłanni, wszystko nam się podoba. Ale już widzę po tych następnych, nawet nie tym kolejnym, tylko jeszcze młodszych ludziach. I wydaje mi się, że to jest dużo bardziej zdrowy sposób, ponieważ to nasze pokolenie i poprzednie, i pokolenie naszych rodziców i dziadków, ten świat, a zwłaszcza rodziców, doprowadziło do takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, że dobrze by było, żeby takie następne pokolenia się zachowały, żeby były pokoleniami nie. Nie chcę tego, zrezygnuję, nie potrzebuję, po co mam kupować nowe buty, to jest właśnie piękne to, co widzę u młodych, czy nowe skarpetki, jeżeli mam, wprawdzie różne są te skarpetki, ale właściwie dlaczego nie, kto nam powiedział, że skarpetki mają być do cholery takie same, prawda? Może opuśćmy te, zrezygnujmy z tych takich właśnie formatów, w których żyliśmy i spróbujmy się w tym poruszać dużo bardziej plastycznie i rezygnować z tego wszystkiego, co nam się wydawało no, niemożliwe do rezygnacji. No trzeba to, no musimy to mieć. To masz rację, to znaczy ja przyglądając się swoim dzieciom, czy ich przyjaciołom, mam poczucie, że oni są mądrzejsi od nas. To znaczy ja więcej wiem, ale oni są mądrzejsi. Właśnie w tych wyborach, o których mówisz. Oni to już wiedzą, że to do niczego nie prowadzi, że to jest pułapka, że ich obyczaje żywieniowe, odzieżowe, turystyczne, one już się zmieniają na naszych oczach. No ale przede wszystkim to, co podziwiam w nich, to, że się nie boją. Że myśmy sobie, to dotyczy tego,
kiedy zobaczyłam to pokolenie na ulicach i ich poczucie humoru i ironię i jakiś taki rodzaj luzu i przypomniałam sobie nasze demonstracje, które zawsze były nie tylko obwarowane jakimś takim rodzajem skrępowania czy nieumiejętnością bycia w grupie, ale przede wszystkim, zwłaszcza te z lat 80., było tam dużo lęku, bardzo takiego konkretnego i lęku, który był bardzo realny. Więc to poczucie humoru i ironia to jest to, czego strasznie zazdroszczę temu pokoleniu. Ja właśnie cię uprzedziłaś moje pytanie, choć w ogóle się nie namawialiśmy, bo chciałem cię zapytać o nich właśnie, o młodych ludziach na ulicach. Czy czujesz, że to są twoje duchowe dzieci? Bo ja pamiętam, wszyscy pamiętamy twoje książki z lat 90., ale my je pamiętamy także, jak one wchodziły w zwarcie z dominującym językiem, którym myśmy mówili w latach 90. To był spóźniony postmodernizm, zachwyt nowoczesnością, industrią, kapitalizmem, właśnie tą otwartością. I wydawało się, że szybko musimy jakby powtórzyć tę nieodrobioną lekcję kapitalizmu z przełomu XIX-XX wieku, żeby dopędzić tę Europę. I nagle ty zaczęłaś pisać książki i opowiadania, które mówiły o czymś zupełnie innym. Mówiły o ekologii, o tożsamości wieloaspektowej, niejednorodnej, wiesz, o jakiejś próbie mądrego nawiązania czy zbudowania relacji z zwierzętami. Ja pamiętam swoich przyjaciół, krytyków, których oboje znamy, którzy patrzyli na to z kompletnym niezrozumieniem, nawet ci dokuczali wtedy dość mocno. No oczywiście ty miałaś rację, dziś to wiemy, więc możemy to stwierdzić, ale dlatego o to pytam, że ty teraz to widzisz na ulicy. To znaczy twoje idee, twoje pomysły, twoje figury, twoje wizje się ziściły. To znaczy to pokolenie wypowiada innymi słowami, ale tak jest. Czy widzisz w nich swoje dzieci duchowe? Ja tego nie wiem, wiesz, ja... Staram się być jakoś samoświadoma, ale oczywiście nie jestem do końca. Są rzeczy, procesy, które mnie przekraczają i to jest pytanie, które trzeba by było im zadać. Czy są w stanie coś znaleźć w tym, co ja piszę. Chociaż czuję coś w rodzaju dumy, kiedy zobaczyłam 2 lata temu na demonstracjach przeciwko prawu myśliwskiemu, wprowadzanemu przez PiS, pojawiły się transparenty z Duszejko, z nazwiskiem Duszejko. I to było dla mnie tak jak uderzenie. Znaczy zdałam sobie sprawę z tego, że o, proszę bardzo, doświadczamy trochę krainy Metaksy. Postać stamtąd wyłania się i wchodzi w świat rzeczywisty i pojawia się gdzie? Na demonstracji, czyli tam, gdzie rzeczywistość jest najbardziej rzeczywista, byśmy powiedzieli, prawda? Mięsista taka. Istniejąca i mająca wpływ na to, co się dzieje. I teraz niedawno bardzo się wzruszyłam, kiedy zobaczyłam na demonstracjach w którymś z miast duży, czarny transparent z białym napisem czułość. To był, to sobie pomyślałam, że to jest wspaniałe i że jeżeli jedno słowo może być wzięte z tego wszystkiego, co napisałam, no to znaczy, że warto było to robić. O czułości porozmawiamy, bo to oczywiście twoje najsłynniejsze pojęcie, koncept, który żyje własnym życiem, stał się nie skrzydlatym słowem, ale po prostu elementem rzeczywistości kulturowej naszej i pewnie zostanie z nami długo. Ja bym jeszcze został na chwilę przy ulicy, bo myślę sobie o Prowadź swój pług przez kości umarłych jako książce, której fenomen polega między innymi na tym, że ja nie pamiętam takiej książki, która by tak doskonale weszła w zwarcie z rzeczywistością. To znaczy, to jest tak, jakby ona została napisana dokładnie w tym czasie, który jest potrzebna i opowiedziała, zalegoryzowała pewną sytuację tego pokolenia, ale nie tylko tego, bo tam różne strony debaty publicznej, sporu światopoglądowego, sporu politycznego w tej książce się doskonale odnajdują. I tu cię chciałem zapytać o rolę literatury, o której jeszcze nie mówiliśmy, mianowicie o bardziej społecznej niż indywidualnej funkcji literatury. Otóż protesty uliczne wywołane gniewem wypowiadają się albo krzykiem, albo formami lapidarnymi. Tam nie ma miejsca na powieść, prawda? Nie da się czytać powieści w trakcie manifestacji. Ale musi przyjść taki moment, kiedy krzyk musi się zmienić w mowę. Czyli musimy zacząć mówić o tym, czego chcemy i próbować się porozumieć. Czy myślisz, że literatura ma tu coś do zrobienia?
Myślę, że tak, że literatura jest tą właśnie działalnością umysłu człowieka komunikacyjną, która zmienia narracje obowiązujące. To jest oczywiste dla mnie. I nawet jeżeli to się dzieje, najlepiej, jeżeli to się dzieje delikatnie i subtelnie, bo wtedy, kiedy literatura jakby to zbyt eksplikuje wyraźnie, to wtedy staje się dydaktyczna albo propagandowa, a najczęściej to nie jest dobre dla literatury. Ona się, no wiadomo dlaczego. Więc tutaj istnieje jakiś taki rodzaj współgrania, które lepiej by się jakimś językiem psychologicznym dało wyjaśnić. Ponieważ to, co opowiadasz o pługu, opowiadasz już jakby post factum. Pług został napisany dużo, dużo wcześniej niż to, co się działo, zaczęło dziać w Polsce, nawet niż kwestia praw zwierząt. Pług został napisany. Ja miałam poczucie, że jestem wariatką, która sobie siedzi na stypendium w Holandii i że robię co chcę i że to jest wbrew, jakby kompletnie się tym nikt nie będzie interesował i że piszę to dla kilku moich przyjaciół świrów, którzy dokładnie zrozumieją, o co chodzi. I nie miałam takiej świadomości. Wiesz, to mnie tylko usprawiedliwia, jeżeli ta powieść jest dydaktyczna, jeżeli jest, ponieważ ja nie miałam świadomości tego, że ona może w jakiś sposób współgrać z istotą, z krwioobiegiem rzeczywistości za kilka lat. I myślę, że tu się dzieje coś bardzo dziwnego właśnie, literatura pisana na zamówienie polityczne albo jakieś światopoglądowe, często może nie sięgnąć tego, no nie wiem czego, tego takiego jakiegoś nerwu, który pozwoli jej trwać i rzeczywiście działać jakoś później. Ja się cieszę, że ty sama do końca nie wiesz, jak to jest. Nie wiem. Bo to zresztą koresponduje z wieloma wątkami tych esejów, między innymi w Daimonionie, niezwykle ważnym eseju, który przywołuje tam słynną kategorię bóstwo, ducha, głos, który prześladował Sokratesa, ale właściwie pozwalał mu się zachować właściwie wtedy, kiedy nie było wiadomo, kiedy rozum nie wiedział, co począć, prawda? I w twoim pisarstwie, zresztą ty akcentujesz to, komentując swoje pisarstwo, bardzo często ten głos, którego pochodzenia ty sama do końca nie potrafisz uchwycić, on się pojawia i być może to on właśnie sprawia, to coś sprawia, co nazywamy talentem, geniuszem, tajemnicą i tak dalej, że literatura jest tym dyskursem, który ma przedłużoną trwałość, ona, która się nie wyczerpuje, albo jest niewczesny, tak jak twoje pisanie, kiedy świat był zupełnie inny, albo nagle wraca do nas po wielu latach i okazuje się, że jest aktualne jak lalka, jak dżuma, jak wiele tych znakomitych powieści. I tu chciałem cię zapytać o takim, wiesz, taką rolę literatury, na którą ty zwracasz uwagę, mówiąc, że cenisz bardziej fikcję niż reportaż, czy literaturę faktu. I ja myślę dokładnie tak samo. Nie zgadzam się z tym kultem literatury faktu. Myślę, że ona tworzy w nas ludzi pogrążonych w rozpaczy. Natomiast literatura uczy nas pragnąć niemożliwego. I to się u ciebie bardzo często pojawia, że ona nas ośmiela do tego, żeby myśleć o świecie, który jest kompletnie niemożliwy, od czapy, nie do pomyślenia. Słuchaj, gdyby nam powiedziano, tobie i mnie, kiedy mieliśmy lat 15, że prezydentem Ameryki będzie czarnoskóry mężczyzna, nie wierzę, żebyśmy w to uwierzyli. A dzisiaj czekamy na Kamalę Harris jako pewną kandydatkę. Myślisz, że jak to jest, że literatura potrafi być takim proroctwem? Jak to się dzieje? Wiesz, może to jest tak, że tam w krainie Metaksy nie ma czasu, że my jesteśmy istotami ludzkimi rozpiętymi między było, jest i będzie. I że to pojmowanie czasu i nasze jakby, jesteśmy niewolnikami czasu w tym sensie, że jest trudno nam wystawić głowy poza ten nurt, czy no nie wiem, jakiej metafory tutaj użyć, ale są takie ludzkie, wspólnotowe doświadczenia, które są poza czasem, jestem tego pewna. I może literatura jedną swoją nogą, czy skrzydłem, czy czymkolwiek jakby zahacza o tamte rzeczy. To jest takie trochę metafizyczne wytłumaczenie. Mało wiemy jeszcze o sobie, o tym, jak funkcjonuje nasza psychika. Ta wiedza się specjalnie nie rozwija. Rozwijamy szczepionki, rozwijamy podróże na księżyc, ale właściwie psychologia się rozwija
bardzo powoli na tle tych innych nauk, a o ile wiem, metafizyka w ogóle się chyba przestała rozwijać i została trochę wypchnięta, ośmieszona, tak samo jak te inne wszystkie piękne sztuki, jak astrologia, która próbowała trochę wyskoczyć, przeniknąć, syntetyzować, opowiedzieć i myślę, że literatura w dużym stopniu należy do tych sztuk, które są właśnie takie tajemnicze. Jest w jednym z tych esejów fantastyczna fraza, która brzmi zawstydzająca oczywistość metafizyki, a dotyczy ona nie proroctw, nie jakichś astrologicznych koniunkcji, tylko dotyczy odkrycia powyciąganych dziurek na guziki w swetrze jednej z bohaterek. Powiesz, jak to było? Bo to jest cudna anegdota. To jest postać z Domu Dziennego i Nocnego, jak to działa właśnie? Której postanowiłaś powiększyć dziurki w swetrze. Chyba w swetrze, prawda? Czy w bluzce, już nie pamiętam w czym. A potem się nagle okazuje, że te dziurki do ciebie trafiły. To jest jedna z takich sztandarowych anegdot, ale ja mam tego bardzo, bardzo dużo. O tym, jak przychodzi jakiś pomysł do głowy, który nagle się okazuje, że on już był dawno zapisany i zapomniany, albo że mnóstwo zbiegów okoliczności, synchroniczności, takich niebywałych zupełnie. Ja myślę, żeby nie opowiadać tej anegdoty, nie, bo... Zepsujemy, nie? Zepsujemy, ja nie, lepiej piszę niż mówię. Dobra, to ja też jej nie opowiem. Państwo sobie przeczytają, to rzeczywiście jeden z takich drobin. A zarazem zwraca uwagę na to, co każdego, jak sądzę, czytelnika Olgi fascynuje, czyli zajrzenie do garnków. Sienkiewicz miał takie powiedzenie, że nie lubi, jest taką kucharką, która nie lubi, żeby jej zaglądać do garnków. A ty trochę tych garnków uchylasz, parę tych pokrywek tam podnosisz w tych esejach. Nie obawiasz się, że ja sama nie wiem, co mi się tam gotuje. Naprawdę. Nie obawiasz się, że ci tajemnice wyśledzimy tam jakieś, wiesz, sekretne? Nie, no to wiesz, ktoś może zapisać jakiś przepis, chociaż nie wierzę w to specjalnie, że można taki przepis zrobić. Ja te eseje, te wykłady pisałam dla siebie. Kiedy mnie poproszono z Uniwersytetu w Łodzi, czy bym nie mogła przyjechać i opowiedzieć coś takiego, to ucieszyłam się, ponieważ miałam pretekst do tego, żeby siąść i się nad tym zastanowić. I dało mi to ogromną przyjemność. No to jest rodzaj jakby, tak jak mówiłam przedtem, rodzaj autoanalizy. Nie powiem, żeby mnie to przybliżyło bardzo do zrozumienia całego procesu. I cały czas mam wrażenie, że uczestniczę w czymś, co jest trochę większe ode mnie. Mówiąc większe, nie nalegam, żeby to rozumieć metafizycznie. Raczej nawiązuję tutaj do tego, co mogłaby jeszcze odkryć psychologia, jeżeli będzie w tym kierunku studiowana. Wydaje mi się, że to większe ode mnie może być to, co jest nieuświadomione jeszcze, o czym nie mam wiedzy. I te eseje były takim asumptem do tego, żeby się temu przyjrzeć. Więc napisawszy je, zwłaszcza Krainę Metaksy, poczułam ulgę po prostu, wyrzuciłam coś, oddałam znowu trochę krwi. Wiesz co, bo to jest ambiwalentne uczucie. Z jednej strony chciałoby się wiedzieć, jak ona to robi i te eseje mówią sporo o tym, jak ty to robisz, ale jest taki lęk, który towarzyszy studentom polonistyki na początku, na pierwszym roku, że jak się za dużo dowiedzą, jak jest zbudowany Mistrz Małgorzata albo Lalka, to pryśnie cud czytania. Ja wiesz, tak też miałam te tajemnica. Obawy. Ale na szczęście tak nie jest. Mhm. I te twoje eseje dokładnie to pokazują, że spokojnie. No wiesz, ja dlatego jako wielka czytelniczka i miłośniczka książek, kiedy wybierałam się na studia, właśnie z tego powodu nie wybrałam polonistyki, literatury. Wydawało mi się, że wejdę tam w butach i zacznę, wiesz, szkiełkiem i okiem operować. I wolałam pójść na jakieś inne studia, ale w bezpośredniej bliskości literatury. Może dobrze zrobiłaś. Na pewno dobrze zrobiłaś. Słuchaj, jest tam jeden z wątków, który dla mnie był olśniewający w swojej prostocie rozpoznania. Mianowicie piszesz w pewnym momencie, że autor musi pokochać postać. To wydaje się banalnym stwierdzeniem, ale to znaczy, jak to się robi, to będzie treść tego pytania, a zaraz powiem, dlaczego mnie to olśniło.
Prosta sytuacja. Jeśli przeczytalibyśmy w gazecie lub wysłuchali w wiadomościach, że młody człowiek zabił siekierą dwie kobiety, w której jedna była w ciąży, to najprawdopodobniej nikt z nas nie chciałby już nic więcej na temat tego człowieka słyszeć i tylko marzyłby, żeby policja zrobiła z nim porządek i społeczeństwo zostało od niego uwolnione. Ale kiedy napisał to Dostojewski, to spędzamy z tym wiele dni lub tygodni, studiując psychikę i motywację kogoś, kogo nazwalibyśmy psychopatą, sadystą, mordercą i tak dalej. I wydawało mi się, że główna przyczyna tkwi w stylu, w tej sztuczce literatury. A ty mówisz o czymś innym jeszcze, prócz tego, że on musi go pokochać. I myślę, że to jest fenomenalne. To znaczy, jak to się robi? Jak się kocha bohatera, który nie zasługuje na miłość? Jak twór Frankensteina, wiesz, jak... No, jak... Frankenstein jest napisany z miłością, tak, absolutnie. No przecież prawda? To potwór straszny. Masz taką postać w swojej twórczości, której pokochanie sprawiło ci największą trudność? Frank, Jakub Frank. Ale wiesz co, ja myślę, że to było tak, że to było dawno, dawno temu, kiedy ja sobie uświadomiłam, o co to chodzi. To było w prawieku, czyli tam prawie 30 lat temu. Kiedy opisywałam tych wszystkich ludzi, którzy żyją w jakiejś takiej dziwnej, mitycznej, małej miejscowości, każda z nich była dla mnie żywa i osobna. Miały one też jakieś koneksje z żywymi ludźmi, których znałam. Były ich jakąś transformacją, jakimś zapożyczeniem, ale nie były tymi ludźmi. I zdałam sobie sprawę z tego, że taka uczciwość pisarska polega na tym, że ja nie mogę ich obdarzać różną jakby atencją. Ja nie mogę jednemu dać miłość, a drugiego opisywać z niechęcią. Że jest to jakiś rodzaj kosmosu, który stworzyłam i jest taka moralność jakby obowiązująca w tym kosmosie, która nie polega na takiej miłości, że ja mam ich odtłumaczać, ale czy jakoś próbować usprawiedliwiać. Tylko muszę podejść tak blisko i tak detalicznie oglądnąć ich życie, że stracę ten punkt, z którego się osądza. I to jest bardzo dziwny punkt, który jest bliski też w psychoterapii, psychoterapeutom. I mnie tego uczono. I osądzanie to jest coś, co jest bardzo potrzebne. Oczywiście społeczeństwo nie może istnieć bez takiego wartościowania. Ale jest taki punkt szczególny, być może w psychoterapii, być może w leczeniu bardzo głębokim ludzi, albo w towarzyszeniu im, kiedy umierają, ale też w literaturze, kiedy musimy zostawić za sobą te punkty, z których się osądza, te punkty wartościujące i podejść do postaci, to wtedy zobaczyć cały wewnętrzny sens funkcjonowania tego, te wewnętrzne jakby przyczynowo-skutkowe wątki, które się przeplatają w każdej takiej postaci, tak samo jak w każdym żywym człowieku. I można z tego punktu widzenia opisać człowieka, można go też zrozumieć, można z nim wejść w głęboką więź bez osądzania. I tak jakbym dzisiaj czytała prawiek, którego już kompletnie nie pamiętam, nie wiem, o co tam chodziło. To jest wspaniała książka, naprawdę. Dziękuję bardzo, ale to jest dla mnie książka młodzieńcza, dziecinna wręcz i gdybym chciała sobie, to prawdopodobnie bym na powrót zobaczyła tę moją sytuację. Dla mnie to było wtedy ogromne odkrycie jako kogoś, kto opowiada tę historię. Ja nie wiedziałam, że to tak funkcjonuje. Czytałam inne cudze książki, podziwiałam czyjeś opisy, czy przeżywałam też to, co się dzieje w tych książkach. Ale dopiero w prawieku, to jest chyba moja trzecia książka, doświadczyłam całej tej tajemnicy właśnie tego dystansu. I potem już zupełnie świadomie próbowałam tak budować swoje postaci. I to jest wielka lekcja dla wszystkich adeptów pisania. To jak ty zdajesz sprawę ze swoich ćwiczeń z narracji. Mm-hmm. To jest fascynujące, wiesz, tam nie ma nic z metafizyki natchnienia, choć całkiem się od niej odżegnujesz od tego słowa. Natomiast ty pokazujesz, że po prostu to jest jak codzienna gimnastyka i najlepszym przykładem jest gra na wielu bębenkach, bo tam dajesz próbę tego, jak różnymi narracjami można operować. To nie jest nowy wątek, to się ściśle wiąże z problemem, o którym rozmawiamy, mianowicie z budowaniem tego poczucia u czytelnika, bo to jest kluczowe, że bohater kocha tę postać mimo tego, że ona na miłość nie zasługuje.
przykład Frankensteina, który jest nam obojgu bliski, świetnie to pokazuje. Narrator nie kocha tej postaci, a czytelnik ma poczucie, że jest po jego stronie, a nie po stronie Wiktora Frankensteina. I u ciebie jest dokładnie to samo. Mianowicie tym fundamentem, na którym stoi cała twoja twórczość, co jest i oczywiste, i nieoczywiste, jest narrator. Sposób budowania narratora z twojej perspektywy jest najważniejszym zadaniem pisarskim. Kogoś, kto chce pisać prozę. Wiesz co, i tu chyba czas przyszedł na to, żeby powiedzieć trochę o czułym narratorze. Mhm. Żebyś ty trochę zlikwidowała parę tych mniemań, które się wylęgły na temat czułego narratora, że to nie jest sentymentalna mama, nie, która przytula wszystkie... Takie czytanie tego czułości i czułego narratora sentymentalnie trochę mnie niepokoi i to tak by troszkę jakby zdąża w kierunku takiego kiczu, który nas tak rozkleja i wszystko jest takie piękne i takie kwiatki i takie wszystko jest... Nie, to właściwie powinnam dopowiedzieć to zdanie, które mówiłam o prawieku. Czułość jest perspektywą poznawczą w gruncie rzeczy, nie emocjonalną. To jest takie bliskie podejście do rzeczy, do przedmiotu, do człowieka, że traci się te wszystkie punkty oparcia w stereotypach, ale też właśnie w tym miejscu, z którego sądzimy, że nagle człowiek jest, czy obserwator, ten narrator jest zdany niejako na spontaniczność tego, co się zadzieje między opisywaną rzeczą a tym obserwatorem. I jakiś rodzaj też, w co głęboko wierzę, że narrator ma ogromną moc stwarzania świata właśnie, używając tej perspektywy poznawczej, jaką jest czułość. No, zalecamy Państwu po mowie noblowskiej, po tym, kiedy przeczytaliśmy to wszyscy, sięgnięcie do eseju, który kończy, jest tytułowy i kończy ten zbiór, i przypomnijcie sobie Państwo, że on się zaczyna od opisu fotografii. Czułość jest światłoczułością najpierw, czyli tą zdolnością rejestracji świata w sposób na tyle uważny, na ile to możliwe, a przede wszystkim uważniejszy niż większości z nas. Więc jeśli jest jakaś dyspozycja do zostania pisarzem w świetle tego eseju i innych w tej książce, to jest posiadanie takiej nadwrażliwości do rejestrowania zdarzeń, historii, wrażeń, szczegółów zwłaszcza, bo u ciebie nie ma prozy bez szczegółu. Dopiero kiedy łapiesz szczegół świata, wtedy możesz zacząć opowiadać. Natomiast nie ma w tym tej czułostkowości. Zresztą figurą chyba tego czułego narratora, popraw mnie, jeśli się mylę, najbardziej spektakularną jest Jęta. No, ale ona jest, to jest takie chłodne oko jednak trochę nad światem zawieszone. Wiem, nie było pytania. Takie było pytanie, tak, ale no właśnie. Wiesz, ja też, to nie jest żadna koncepcja jakby literaturoznawcza, to jest mieszanina intuicji i własnego doświadczenia i mam nadzieję, że też z pomocą innych czułych czytelników i narratorów to się być może wyklaruje w coś takiego bardzo konkretnego. To, przeciwko czemu chciałabym protestować, to przeciwko czułości jako takiej sentymentalnej emocji. Czułość, tak jak były też pewne niespójne pomysły co do tłumaczenia tego. Czy tłumaczyć to jako sensitivity, na przykład na angielski? Ja się upierałam, że to ma być tenderness. Tutaj to spektrum właśnie wrażliwości, czułości jako pewnej wrażliwości też jest, ale nie tak dokładnie jak to słowo tender po angielsku. Byłoby cudownie to zdefiniować jakoś dokładniej. Dla mnie jest to, czułość jest pewną alternatywą też dla tego punktu widzenia, dla tej perspektywy, z której patrzymy dziś. Dziś patrzymy, widzimy wszystko osobno. Widzimy rozprzęgnięte na szczegóły, na pasma, na jakieś nauki, na języki, na okienka Windowsa. Wielkim problemem egzystencjalnym człowieka dzisiaj jest to, że nie umie tego scalić, że nie ma, że te wszystkie narzędzia, które mieliśmy do tej pory, jak
zinstytucjonalizowana nauka, która była gdzieś mocno osadzona w naszej rzeczywistości i produkowała wiedzę w postaci aksjomatów, dzisiaj też już się rozpadła i straciła zaufanie ludzi. O tym świadczą też te wszystkie zamiłowanie do alternatywnej wiedzy i różnych fake newsów i płaskoziemcy i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony ta nieumiejętność scalenia świata jest rezultatem tego, że upadły wielkie takie systemy religijne, które zawsze miały pewne swoje ramy scalające społeczeństwa i też myślenia ludzi, wyznaczały prosty porządek. To wszystko się sypnęło. I wejście internetu pokazało nam, że punktów widzenia są miliony i że nie można tego w żaden sposób połączyć. Więc dzisiaj, ja sama brałam w tym udział też, jakby pisząc o biegunach, o takim świecie, który się już rozpadł na konstelacje, znaczy i jest w postaci punktów, które my musimy scalić. I miałam nadzieję, że to będzie tak, że ludzki umysł jest tak wielki, tak potężny, że weźmie to jakoś i scali właśnie w konstelacji i nagle znowu będziemy wiedzieli, znowu będziemy mądrzy i znowu będziemy rozumieli. Ale nie wygląda na to, że te procesy się dzieją, że ten proces rozpadu świata idzie wciąż nadal. I moim czułość jest postulatem znalezienia znowu takiego miejsca, który by rezygnując być może z czegoś, ale zyskiwał umiejętność syntezy, takiej ultrasyntezy, takiej mega syntezy, która potrafi nam znowu wrócić do świata, który jest sensowny, bo jest jakąś całością. I być może to jest ratunek. Oczywiście cóż może literatura? Literatura to jest malutki wycinek tej rzeczywistości. Ale samo postawienie tej tezy być może pomoże już w jakiś sposób. My musimy uwierzyć w opowieść o takim świecie, o takiej możliwości, więc myślę, że literatura wbrew pozorom ma tu sporo do powiedzenia. To jest obsesyjne u ciebie. Mm-hmm. Mówisz zresztą jawnie, że masz swoje obsesje i to jest jedna z takich obsesji, którą obserwujemy u ciebie od samych początków twórczości. Upieranie się z absolutną taką determinacją, trochę luterańską, prawda? Taką tu stoję, inaczej nie mogę. Że świat jest jeden. Bardzo mi się podoba ta fraza z biegunów, nie żartujmy, świat jest jeden. Mhm. Tak, świat jest jeden, natomiast to, mało że straciliśmy tego, my jego wszyscy odczucie. Jesteśmy też jednością. Wiem, że to brzmi strasznie tak w taki nawiedzony sposób, ale czasami sobie ćwiczę, patrząc przez okno, ćwiczę sobie umysł w taki sposób, że nauczono nas myśleć o sobie samych, że jesteśmy osobnymi ludźmi, więc czasem nawet wrogimi sobie. Idziemy po ulicach i ten drugi, ten inny jest jakiś obcy, jakoś coś, mamy sprzeczne interesy, jest tych interesów dużo i one zawsze są też sprzeczne, czyli wymierzone w moje własne interesy. Ale jest taki punkt widzenia, kiedy możemy spojrzeć na tych przechodniów, których oglądam przez okno, jako ludzi, jako istoty, które jeszcze nie wiem ile, 30 milionów lat temu, byliśmy jednością cielesną nawet, nie wiem teraz dokładnie ile milionów, musiałabym się zastanowić, ale że mamy podobne, czy te same właściwie geny, że mamy, kobiety mają te same mitochondria w ogóle, różniące się małymi szczegółami, a że jesteśmy tak strasznie bliscy zwierzętom, że to jest właściwie to samo i jeżeli spróbować popatrzeć na czas dosyć krytycznie, no to ta nasza wspólnota, ta tożsamość, ona istnieje całkiem nie tak dawno. Ten czas, kiedy człowiek wykształcił się i stał się człowiekiem, a ten czas, w którym człowiek sobie uświadomił, że w ogóle jest osobny, to jest bardzo malutki wycinek, sekunda w ogóle w historii życia na Ziemi. Więc szukam takich punktów, żeby poćwiczyć wyobraźnię w taki sposób i ona zawsze otwiera jakieś ciekawe pomysły fabularne. A co by było, gdyby i już się zaczyna snuć z tego opowieść. I w tym sensie też literatura ma szansę przypominania nam o tym, że te różnice między nami są o wiele za bardzo przeceniane, w czym też myślę, że te ostatnie XIX, XX wiek polegał na tym, literatura tego czasu polegała na tym, żeby podkreślać te różnice, indywidualizować ludzkie doświadczenie, pokazywać, że jest niepowtarzalne i niepodobne do niczego.
I tak myśmy zostali wychowani, więc wielkim zadaniem intelektualnym jest próba spojrzenia na to z zupełnie innej strony. Ja nie wiem, czy to jest zadanie dla literatury. Z pewnością kocham science. Tylko nie mów, że dla polityki. Dla polityki na pewno nie, ale być może dla tej filozofii, takiej wielkiej filozofii, do której tęsknię, do takiej filozofii, która się zajmuje sensem, która się zajmuje kosmogonią, powstaniem świata, sensem bycia w tym świecie, a nie filozofią, która zajmuje się na przykład tylko językiem albo, albo jakimiś sztuczkami logicznymi. Tak, to było nasze pokolenie. Słuchaj, zaczynasz tę książkę i to z tego sobie możemy zrobić jakiś pierwszy finał tej rozmowy, godzina mija. Mianowicie zaczynasz od Ryciny Flammariona, którą kochasz, która jest dla ciebie emblematyczna, jeśli chodzi o model człowieka, który jest ci bliski, typu umysłowości, który jest ci bliski. Człowiek, który wychyla głowę poza granice narysowanego świata, opisanego świata, przede wszystkim przez naukę rzecz jasna, bo to kartografia wyznacza nam granice świata. No i patrzy, co jest poza. No ja cię na to chciałem namówić. To znaczy, niewątpliwie posiadasz talenty i zdolności, które większości z nas są niedostępne. Coś ci dyktuje niektóre frazy, które uznajemy za szczególnie ważne i adekwatne do świata, w którym żyjemy, albo do tego, który następuje. No więc nasz horyzont, mój horyzont, to jest epidemia, wiesz, to są wybory najbliższe, to jest mój horyzont. Ja dalej nie, trudno mi sięgnąć dalej. No nie mów tak, no co ty? Co ty widzisz dalej? Ale czytam twoje teksty i wiem, ale że to nie jest twój horyzont. Powiedz mi, co widzisz? Jak wychylasz głowę za tych map, kartografii naszych historycznych, politycznych, kulturowych i próbujesz się zobaczyć dalej, co tam widzisz? Co z nami będzie? Nikt z nas żyjących tego nie sprawdzi, więc nie, możesz spokojnie improwizować. Nie, myślę, że w gruncie rzeczy to się dobrze wszystko skończy. Jakoś tak głęboko mam gdzieś wdrukowaną wiarę w siłę przetrwania tego gatunku, który się wykształcił w procesie ewolucji na Ziemi, który jest po prostu jakiś obłędny kompletnie, na dobre i na złe. I że on przetrwa. Na pewno ten świat będzie już wkrótce zupełnie inny. My już dzisiaj żyjemy w innym świecie, prawda? Kiedy sobie przypominam to, jak rok temu wyglądał nasz świat, jak się rzucaliśmy sobie na szyję i jak byliśmy w Sztokholmie i w ogóle ile się działo i jak było w ogóle intensywnie i jak miałam spotkania autorskie i się dotykałam z ludźmi i podawało się, no w ogóle, no wszyscy wiemy, jak to wyglądało i jak dzisiaj siedzimy tutaj w sterylnym otoczeniu z przygotowanymi kwiatkami, w ogóle bardzo pięknym otoczeniu, ale jednak oddalonym od wszystkich tutaj ludzi, od państwa. I przed chwilą zdjęliśmy maseczki i jest zupełnie inaczej i jutro będzie jeszcze inaczej. To jest inna rzeczywistość. To jest rzeczywistość naszych dzieci, które przyspawały się do komputerów. To jest inne nauczanie, inne komunikowanie się. Inaczej wygląda rodzaj życia społecznego, ten rodzaj życia społecznego, który polegał na wymianie informacji. Żyjemy w innym świecie i to jest mała zmiana. Będzie na pewno się działo dużo więcej. Tyle mogę powiedzieć. Potem się mogą dziać jeszcze jakieś straszne, ale nie wierzę w apokalipsę i nie wierzę w koniec świata. Wierzę też w siłę przetrwania Ziemi jako planety i jako pewnej samoorganizacyjnej istoty, która nas tutaj gości. I na pewno będzie inaczej. Ale warto, to co mnie teraz pociąga, to właśnie science fiction. Już bym chciała skończyć te wszystkie plany, które teraz wykonuję i wziąć się wreszcie za taką wielką powieść science fiction, która bezczelnie mówi o przyszłości i bezczelnie buduje jakąś jej wersję i puszcza ją w świat. Właśnie to czuję, wiesz, że w tą stronę cię ciągnie i że rzucisz rękawicę swojemu ukochanemu Dickowi. Ach, no to jest taki mistrz, którego nic nie pokona, ale widzisz, to jest też jakąś mam taką satysfakcję, jeżeli chodzi o niego, bo tylko niewielka grupka wariatów się poznała na nim wtedy, kiedy on żył i pisał, umarł w biedzie, biedny,
A dzisiaj traktujemy go właściwie jako proroka przyszłości i widzimy, jak funkcjonuje geniusz w naszych czasach. W tych czasach przecież on żył wtedy, kiedy myśmy byli już na świecie, chociaż wydaje się, że taki olbrzym jakoś funkcjonuje poza światem. Jego książki są tak bardzo aktualne, że kiedy idę przez galerię handlową, kiedy jestem, widzę reklamy, jak one działają, kiedy jestem w internecie, cały czas tam jest Philip K. Dick. No to czekamy, słuchaj, na zdetronizowanie Philipa Dicka. Nie, nie wchodzę z nim w szranki. Dobra. Tylko ukłon w kierunku niego. Słuchaj, ja myślę, że pokazujesz nam pisaniem swoim i opowiadaniem o pisaniu, że potrzeba literatury jest potrzebą antropologiczną, że to nie jest epoka w dziejach kultury, tylko że to jest dyspozycja naszego umysłu, a zwłaszcza fikcję potrzebujemy. Wbrew fanom literatury faktu i reportażu, my jesteśmy po stronie zmyślenia. Oboje, dlatego że uważamy, mogę chyba sobie na to pozwolić, że my musimy mówić o tym, czego nie wiemy. Nie tylko o tym, co wiemy. I jeśli mówimy o przyszłości, a musimy mówić o przyszłości, chcąc sensownie żyć, właśnie, no to bez zmyślania, bez wymyślania przyszłości, w ogóle nie sposób sobie wyobrazić przetrwania na nas. To chyba, wiesz, trzeba przyjąć jako fakt naukowy, że wyobraźnia pojawiła się jako cecha przystosowawcza. I ci, którzy mieli większą wyobraźnię, byli w stanie sobie wyobrazić to, co może być, a czego jeszcze nie ma. Po prostu byli lepsi, przetrwali. No i po to jest literatura Olgi, żebyśmy przetrwali. A literatura porządkuje, czy porządkuje tę pracę wyobraźni i jest w stanie komunikować pracę jednej wyobraźni innym ludziom. I to jest, no po prostu nie ma życia bez tego. To jest kapitalne ostatnie zdanie, ale wbrew takim powieściom jak Bieguni, gdzie jednak nie ma żadnego ostatniego zdania i nigdy nie ma ostatniego zdania i całe szczęście. Proszę Państwa, kłopot z rozmową w internecie jest taki, że nie wiadomo, kiedy ją powinno się skończyć. Bo tak jak tak mamy, ludzie są zmęczeni, ziewają. Właśnie, ktoś ziewnie, ktoś wyjdzie, ktoś zaczyna się wiercić. To już jest sygnał. Czujesz wyraźnie energię. Tak, widzisz, to też jest jakby nowa umiejętność. Ale też jest taka groźba, że takie dyskusje w internecie można prowadzić w nieskończoność, bo jedni wyjdą sobie zrobić herbatę i wrócą i załapią się na końcówkę czegoś, a jeszcze inni przyjdą tam, pogadają, wrócą i my byśmy tak mogli gadać i gadać jeszcze do jutra, więc myślę, że naprawdę trzeba kończyć. Uspokajamy wszystkich tych, którzy poszli zrobić kawę albo obejrzeli coś w ich mniemaniu bardziej interesującego, że ta rozmowa będzie zarejestrowana i udostępniona pewnie na stronie wydawnictwa, być może także na stronie Fundacji Olgi. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za książkę przede wszystkim, która jest radością moich oczu i umysłu i myślę, że wielu z nas też. Jest dobry czas, jeśli Państwo nie podjęli decyzji prezentowych, to trzeba Olgę włożyć pod choinkę, czy gdzie tamkolwiek. No i czekamy bardzo na fikcję, więc nie odbywaj zbyt wielu spotkań autorskich, ani wywiadów, po prostu zamknij się w jakiejś ulubionej przestrzeni i pisz, bo jest nam to potrzebne. Bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się, ryzykując zdrowie, przyjechać do Wrocławia, żeby pogadać. Dzięki. Przyjemność i pożytek. Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec tych przyjemności. Dowiedzieliśmy się, że dla Olgi został przygotowany koncert Marii Peszek, przygotowany, ale nie mógł się zrealizować na tyle spektakularnie i z udziałem publiczności, żebyśmy wszyscy się mogli nim cieszyć, ale został zarejestrowany i będzie wyemitowany o 21:00 w hołdzie dla laureatki Nagrody Nobla. Bardzo Państwu dziękuję. Dobrej nocy.